Bóg tak chciał, można napisać na grobach tylko tych ludzi, którzy żyli długo i szczęśliwie. Bo tego chce Bóg. Czci ojca swego i matkę swoją w pełnej wersji. To przykazanie, byś długo żył i by ci się dobrze powodziło. Bóg chce, będziemy żyli wiecznie, bo Bóg nas wiecznie kocha. Bóg nie kocha trupów, tylko żywych. Natomiast nie daje nam życia wiecznego na tej ziemi, bośmy zepsuli tą ziemię, uczynili padołem łez i doliną ciemności, więc tutaj życie wieczne byłoby nieszczęściem, a Bóg nie tylko chce naszego życia wiecznego, ale szczęśliwego życia wiecznego, więc tworzy nam nowe niebo, nowy raj, gdzie już nie zepsujemy niczego, bo tam pójdą tylko ci, którzy kochają. Mam nadzieję, że wszyscy tą czy inną drogą, ale tam już będą tylko ci, którzy kochają. Więc Bóg chce, żebyśmy żyli długo i szczęśliwie na tej ziemi, nie całą wieczność tutaj, bośmy zepsuli ziemię, a potem w niebie całą wieczność długo i szczęśliwie bez końca. I więc tylko na nagrobkach ludzi żyjących długo i szczęśliwie można napisać, Bóg tak chciał. Na nagrobkach dzieci, ludzi, którzy zginęli w wypadkach, ludzi, którzy żyli krótko czy długo, ale nieszczęśliwie ze swojej czy nie swojej winy, trzeba napisać, Bóg tak nie chciał. Wszystko inne jest, powiem mocno, nieświadomym chyba zwykle kpieniem z Boga, ale jednak kpieniem z Boga, bo Bóg tak nie chciał. I to nam na tysiące sposobów mówi najprościej w tym czwartym przykazaniu. Bóg chce, żeby już tu na ziemi nasze życie było długie i szczęśliwe.